Teraz to się Witam, mówi o witam z tej punkcie strony czasowego, Ceronix. a ja Jest jestem to mecz Bonkol. z Bonkolem i Sołem, Chciałem tak. GeForce Experience, Zrobili, miałem opcję, żeby akurat na było streama dobrze. wszedłem, patrzę, Bonkol Przepytuj streamuje, Maciej tam, Soł tak że idzie samo. postreamować Patrzę, robią jutro. grę z widzami, no to mówię, a, Ceronix się załapie. No, i z racji, że jest tak gorąco na dworze, mam tu chłodne No i co? piwko. Nagramy bez żadnych napisów, tak jak jest na streamach, tylko po prostu Nie, to czysty mówię, obraz z no i gry. jajco. Dobrze, za No i sekundę sobie jajco. wyciszymy Bonkola i Czy oni tu będą Soła, coś po mówić? prostu Ja stream włączę sobie wyłączymy, żeby tam nie mówienie. podglądać. Żeby być fair Wszystko, co do nich. słuchaj. No Zaraz to się za dowiem sekundę, mecik wszystkiego o tobie. wystartuje. Nam się jeszcze ładuje, tutaj widzę, Nie mam Bonkolowi się już pomówienia jutro. naładowało, już sobie To biega. naciśnij te i powiedz. Na lewym Halo monitorku. ludzie! A my Halo czekamy, czekamy Jasiu! tutaj. Słuchałeś mnie, czy nie? Tak? No, a ja ciebie, ale ty Ludzie, musisz... dobra, tutaj się chodźcie gra grać włącza. ludzie! Pozdrowimy Nie! może Bonkola i Sołę. Ustawienia, dźwięki... Dźwięki i kanał głosowy, wszystko musisz zrobić, żeby No cię mam, wszyscy kanał słyszeli. głosowy, wszystko mam. Dobrze, Jodka, jeszcze cię nie są, sekundeczkę, już pokażę. widzimy jakieś Ten głosy jeden JKJ, słychać. czy słyszysz go? 1, 2, 3. Słyszysz mnie? Słyszę cię w grze, słyszę. Tak, dobra. Okej, ludzie, zbierzcie. Mam coś ważnego do powiedzenia. Gdzie ty jesteś, Soł, mordeczku? Koi wygadacie? Co, Jasiu, nam chcesz powiedzieć? DJ Jasiu. My zrobimy to pierwsi. Tak, skończycie. Teraz włączymy stream. Dobrze. Kto będzie snajpił, to parówka, od razu mówimy tu. Pozdrawiam wszystkich, Ceronix. Kto nie skacze, ten z policji. Kto nie skacze, ten z policji, panowie. Pozdrawiam wszystkich, Ceronix. Oto to, dokładnie. Dajcie wygrać, mam chorą córkę. No i tutaj zaczynamy. Będzie jazdeczka. Jak znajdziemy So albo Bonkola, jak go zabijemy, to będzie kurde ram pam pam po prostu. Dobra, lecimy tu do ziomeczka, niestety... Respekt na dzielnicy. Nie, czy to on mówi, czy to nie on mówi. Mordeczko, słyszysz mnie? Czy to wszyscy mnie słyszą, jak ja gadam? Nie, tylko ja cię słyszę. A no to elegancko. Jakimś koksem w PUBG nie jestem, także... Możesz prowadzić. Dostosuję się. Masz typa jednego. Widzę, widzę. Zbieraj jakąś broń w tym podlecie. Ta, broni lecimy. Myślałem streama w ogóle odpalić, bo też streamuję, ale mówię już ciul. Bym musiał pokój posprzątać, żeby nie było lipy na kamerce. Chyba lagujesz tylko mnie, czy nie? Słucham? Mówię, trochę chyba laguje, ale nie wiem, czy mnie, czy... Nie, wiesz co, ja nie mam lagów. Czy Możliwe, że tak te tekstury ci się ładują na początku. Nie no, tekstury mam załadowane, ale... U mnie żadnej broni, i oto dupce. O, mamy jakąś broń. Mamy ziomeczka tutaj, spoko. Dobra, naładujemy sobie. Dobra, shotguna mam jakiegoś w razie co. To do ciebie? Tak, dam jeszcze. Gdzie on jest mniej więcej, wiesz? Biega gdzieś na koło. Dobra, rozglądamy się, szukamy typa. Leżę. O cholera, dostał. Biegnę. A padłeś już, czy nie? Czekaj. Jeszcze. Dobra, padłem. On w domku jest, czy poza domkiem?
Ej, miałem zmutowany czat, słyszysz mnie, Drake? Ja. A ty mnie cały czas słyszałeś? Ja was słyszę. Dobra. Sobar. Czy to ty zabiłeś mojego ziomeczka z teamu? Ja nikogo nie zabiłem. A. Kto to był, kurde? Halo, policja? Uwaga. Przeładujmy. Czy mamy granat jakiś? Mamy granat, ej. Mogą pójść dymy niezłe. O kurwa, ale mis. Polujemy na nich, polujemy, kurde, non stop, nie ma lipy. Mam jeszcze jeden granat? Nie, mamy dymny, mamy hukowy też. Ktoś biega. Dobra, wszedł. Allahu Akbar! Tak, tak, tak. Z czym ryj? Hello darkness, my old friend. Double kill, panowie. Witam serdecznie. No to jakby to powiedział, kurde, bonkol, porobieni! Ram, pam, pam. Nie ma lipy. Dobra, bierzemy sobie taki kask, bierzemy sobie wszystkie itemki. Porobiliśmy double killa. Nie ma lipy. Mówię, że będzie double kill. Mówię na początku gry, będzie double kill, jak w mordę strzel. No i jest. No i jest double kill. Dobra, jakieś broni super tutaj nie mają, ziomeczki. Mamy bandaż, użyjmy go od razu. Jest jakaś broń. Czy to jest taka sama, jaką my mamy? Nie, to jest inna broń, więc możemy sobie ją wziąć tutaj. Możemy sobie wziąć amunicję od razu. Pistolecik mamy, więc nie bierzemy. Maczetę możemy wziąć w razie co. No i dobra. Przeładujmy sobie dwie bronie. Dobra, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu, pójdźmy sobie w tą stronę. By się przydała jakaś broń. Przede wszystkim karabin by się przydał jakiś. Bo z takimi shotgunami na dalszą odległość jest bardzo ciężko, ale... Nie wiem, czy to oni z domku wybiegli już, czy nie? Włączymy sobie pierwszą osobę. Dobra, tu coś leży, czapeczka. Powolutku, na przyczajce. Możliwe, że oni wybiegli właśnie z domku i to byli tamci, co teraz ich zabiliśmy. Ale żebyśmy się upewnili na 100%, to sobie przejdziemy jeszcze po domku. I sprawdzimy, czy nikogo tu nie ma przypadkiem. 38 osób w grze. Nie wiem, ile bo na początku ile było, ale... Ale to nie jest ważne, musimy tutaj porobić, kurde. Dobra, o, mamy broń. Zmieniamy stom. Ram, pam, pam, mamy kask taki sam. Okej, okay, przeładujmy sobie. Jeszcze weźmiemy bandaże przed wyjściem. Tu włączymy auto. I w ogóle to się schowamy tutaj teraz. I przeładujemy sobie, znaczy przeładujemy. Bandaże sobie zjemy parę. Bo HP musi być, to jest podstawa. Bo bez HP to nidy ridy. Piwka się napija, zdrowia wszystkich. Ogółem szukamy Bonkola i Soła. Jak my ich pokonamy, toć to będzie drama. Normalnie. O, moda wystąpię u nich. Chciałem w ogóle streamować, ale nie zdążyłem, bo to na szybko. Dopiero co stream odpaliłem, patrzę, gra z widzami, no to odpalam, mówię, żeby na YouTube'a wrzucić. To odpalam nagrywanie. Już bez kamerki, bez niczego. Po prostu, żeby był ładnie uchwycony, jak tutaj Soła i Bonkola robimy. Dobra, idziemy. Idziemy, kurde, jeszcze celownik załóżmy. Coś jedzie. Coś jedzie. Na Bonkola trzeba uważać, bo to jest, kurde, to jest za kapior. On wie jak grać, kurde. I musimy mieć to na uwadze. Dobra, odznaczmy sobie to miejsce. Aha, nie da się odznaczyć jego miejsca. No dobra, to ogólnie do żółtego biegniemy. Włączmy sobie pojedynczy strzał. Bo możliwe, że będziemy potrzebowali właśnie broni na daleki dystans, no to
Lepiej z pojedynczego strzału niż z serii strzelać. Dobra, kierujemy się do znacznika żółtego. Tam będziemy przy moście stali i będziemy wszystko widzieć, kto wjeżdża, kto wyjeżdża. Także lecimy. Nadal 30 osób w grze, 38 osób w grze, więc defensywnie wszyscy grają, ostrożnie. Także musimy się postarać. I to wygrać, kurde, pam pam pam. No, ale najlepszej lunety nie mamy. To nawet nie jest luneta, to jest po prostu celownik. Dobra, nic nie jedzie chyba. Tutaj też pusto, ale teraz trzeba będzie bardzo uważać. Bo tu na pewno ktoś na moście jest, albo nawet tutaj na stacji benzynowej. Bo to jest takie miejsce, gdzie... O, jedzie ktoś motorkiem. Nie trafiliśmy, schowaj... Aha, nie mamy do przeładowania nawet. Więc tak, potrzebuję amunicji na pewno. To się przyda. Mamy tylko 22 na daleki dystans. Potem mamy tylko shotguna i zwykły pistolet, także... Także amunicja do tej broni by się bardzo przydała. Dobra, teraz trzeba uważać. Albo tam biegniemy, na hardkorze. Jadiemy. A co tam? Teraz się żyje. Tam chyba coś... A nie, to była barierka. Myślałem, że to motocykl stoi. Ale nie, to jednak barierka. Dobrze, idziemy dalej. Włączmy sobie auto. I wbijamy się na stację benzynową. Też trzeba uważać. Nie wiem, czy to nie będzie lepszy shotgun na taką odległość. Jest tak gorąco, pot mi leci po czole. Jak w wojsku się czuję, jak na wojnie normalnie. Dobra, teraz powolutku, powolutku. Jeśli ktoś tu będzie, to trzeba będzie go wykończyć od razu. Dobra, tu mamy czysto. Tu niestety drzwi nie ma, żeby zamknąć. Musimy stać takim lekko otwartym. Celownik zwykły. Więc to nam mało da. Zmieńmy sobie broń. Pojedynczy. Dobra, i tu będziemy chwilę wypatrywać, czy kogoś tam nie ma. Można by odpalić na przykład stream Soul albo wąkolej, zobaczyć gdzie są, ale to nie w tym rzecz. Nie będzie fanu. To trzeba ich porobić, kurde, bez streamów. Pewnie podglądają tam ludzie. O, 31 osób w grze. Także, kurde, piwa się napije chyba. Dobrze, dobrze. Czy mamy coś tu na horyzoncie? Nic nie ma. Dobra, zaraz będziemy ruszali stąd. O! To zrzut. Zrzut leci tam. Gdyby nam pod nogi spadł, też w sumie nie dobrze. Dobrze czy niedobrze, bo wszyscy by się zbiegli, ale z drugiej strony dobre itemy byśmy mieli. Dobra, poleciał dalej, 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 dalej. No zrzutu nie widać, także pewnie daleko poszło. Właśnie, nie zobaczyłem niku tych przeciwników. Czemu tu dymek poszedł? Ktoś tam jara fajkę? Ej, co siedzi? Aj, nic nie weszło. Ej, ten dymek taki podejrzany. Skąd ten dymek leci? Normalnie by ktoś tam stał i fajkę palił. Może z tego samochodu starego jakiś dymek po prostu wylatuje. Tak też może być. Coś tu leży, coś tu leży. O, jadą. Arka, tylko że to ciężko. Kogoś trafić jest ciężko. 6 amunicji mamy tylko. I teraz pytanie. Albo biegniemy tam na drugą stronę, do wszystkich. Albo szukamy... wozu jakiegoś. Wozu, czy też motora, motocykla znaczy. Obojętnie co jeździ. Wszystko by się przydało. Dobra, czy mamy coś tutaj potrzebnego? Amo bierzemy. Środek przeciwbólowy weźmiemy. Dobra, tu auta żadnego nie ma i to jest bardzo zła wiadomość, bo by się przydało. Zobaczmy jeszcze za tym, może coś, jakaś niespodzianka leży. Jakiś garnek ze złotem na końcu tęczy. 22 osoby w grze. Ciekawe, czy są i... Można zobaczyć, czy nie można zobaczyć? Czy kto jest w grze? Dobra, biegniemy. Biegniemy za domek tam. Niestety samochodu nie ma, musimy z buta biec. To jest trochę ryzykowne, no ale co, będziemy w jednym miejscu stać? Nie będziemy kampić przecież. Biegniemy za domek. Dobra, widzimy samochód. Tam jest samochód. Możemy po niego pójść i potem się przeprawimy na drugą stronę. Dobrze, tylko czy ten samochód jest na chodzie? To jest pytanie za 100 punktów.
Jest motocykl, więc na pewno czymś pojedziemy. Tylko, że tu ktoś może się kampić w tych domkach. Trzeba ostrożnym być. Mamy 6 amunicji tylko. Dobra. Nie ma się co wychylać, bo i tak się nic nie przybliżymy. Dobra, tutaj pusto. Bierze motocykl. Na oku mamy domki. Siadamy i dzida. Poszli w przód. Dobra, lecimy. Szybko miejsce zaznaczmy. Chodźmy gdzieś, kurde, tu będzie dużo ludzi. Tu będzie na pewno dużo ludzi. Chodźmy bardziej tu. Kto siedzie chyba? Tak, kto siedzie motocyklem? Ciekawe, kto to jedzie. Bonkol może z sołem? Ale poszli, patrzcie jak lecą. Lecimy za nimi. Jeśli ktoś jest na moście i będzie strzelał, to pierw z tamtego zestrzelą. Tam solo player leci, więc już kumpla mu zabili. Mi tak samo na początku kumpla zabili. Dobra, ktoś strzela, ktoś strzela. I to jest pewnie Bonkol. Nie strzelać, łajzy! Tam pom pom! Dobra, przejechaliśmy, udało się. Jakoś poszło, jakoś poszło. I mamy teraz wiadomość, że ktoś tam kampi. To możliwe, że są właśnie z Bonkolem. Bardzo prawdopodobne, że to są oni. Przelecieliśmy z krzykiem, żeby nie strzelali. Ale chyba się za bardzo nie posłuchali nas, bo strzelali. Dobra, wbijamy się do domków. Jest samochód, są drzwi otwarte. Ktoś chyba szedł, ktoś chyba szedł. Dobra, wyczulone teraz wszystko. Skupiamy się, są drzwi otwarte. Ja bym je zamknął. Ale teraz trzeba uważać z każdej strony, bo... Dobra, możemy tu zostać chwilę. Uff, ale gorąco, mówię wam. Jest godzina 19:30, jest taki upał. Taka duchota. Dobrze, dobrze. Chwilę tu poczekamy. Zobaczymy co ze strefą. Strefa się zmniejszy dotąd, to jeszcze ludzie z mostu nie będą się uciekać. No tu ktoś na pewno jest dwójka. Mi się wydaje, że to jest właśnie Saul i Bonkol. Dwa bossy, kurde, w tej gierze. Aktualnie. Mogliśmy otwarte zostawić, żeby w razie co uciec. Dobra, tu jest samochód. Ktoś musi być w tych domkach. Jak Bonedydy. Ktoś tu się kampi. I możliwe, że wie, że my tu jesteśmy. Tak więc trzeba zachować wszelką ostrożność, żeby się nie wpierdzielić mu. Dobra, tu jeszcze może ktoś siedzieć. Dobra, czysto w kibelku. O, jest zrzut. Lecimy do zrzutu. Bardzo prawdopodobne, że ktoś do tego zrzutu będzie szedł. Bardzo prawdopodobne, że to będziemy my. Tylko czy bierzemy samochód? Samochód w ogóle jeździ? Tak, na chodzie on jest raczej. O cholera. No biegnij! Czemu nie mogę biec? Ej, what the fuck? A co to był za odgłos? Przecież ten samochód, jakby ktoś wsiadł do niego albo ruszył, słyszeliście to? Lecimy stąd. Urywamy się. Dawajcie do zrzutu, lecimy. Może się uda zrzut podpierniczyć, tylko nie wiem, czy już go nie wzięli. Jeśli go wzięli, to pojedziemy po prostu obok, przejdziemy obok tego miejsca. 17 osób w grze. Uff. Jest hardcore, wam powiem, jest stresik. Tam jest rzut. On jest na 100% obserwowany. Nie jedziemy do niego, co? To będzie za bardzo ryzykowne, mi się wydaje. Na pewno ktoś go obserwuje, czy to z mostu, czy to skądś. Tu jest Bonkol, kurde, snajper z kuszy. Heady wali, to ja nie będę podjeżdżał może. No jest rzut, jak w mordę strzelił. Już chcemy tam podjeżdżać. Tam ktoś łódką płynie. Idziemy pod rzut? Spróbujmy. Raz się żyje. Kto siedzie? Co się dzieje? Ej. Cholerka, nie mamy za bardzo. Dobra, mamy tą broń, bierzemy. Idzida stąd, przeładuj, idzida. Poszli.
Jedziemy stąd. Dobra, mamy zrzut. Zrzut jest nasz. 16 osób w grze. Tam na moście raczej ktoś jeszcze siedzi, także dzida w tą stronę. Tam się strzelali. Jakiś domek by się nam przydał. Strefa, jak wygląda strefa? No, potrzebujemy tu coś przejąć. Taki domek na uboczu. To była najlepsza opcja. Dobra, spróbujmy. Możliwe, że to ktoś tam jest. Będzie trzeba szybką akcję zrobić. O cholerka, trochę dostałem po tyłkach, żebym wyszedł z samochodu. Za szybko trochę, no dobra. To mamy snajperę bardziej. O cholera, Gracz FUXYZ nas zabił. 11 miejsce. 11 miejsce w starciu z Bonkolem i Sołem. Gra z widzami. Także tak to wyglądało. Dwóch graczy zabitych, także nie jest źle. 11 miejsce też nie jest źle. No chciałem takie, wiecie, zostawić sobie. Ja sam na przykład na Soła i Bonkola i taki kurde finał. Starcie tytanów, starcie streamerów, kurde. No, w tym odcinku to na tyle. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania. My niestety nie możemy wejść w opcję podglądu, popatrzeć jak tutaj sobie radzą i kto wygra, ale wejdziemy sobie na... a nie, to ja napiszę w komentarzu, kto wygrał. No, i trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach, na streamach, na Twitchu, gdzie będzie link podany w opisie. Także zapraszam, trzymajcie się, hej, cześć, pozdrawiam, Ceronix.